Tajemnicza paczka. Na wielkiej pannie stara Ara papuszko taką bajkę opowiadała nauszko. Na północy jest dziwna kraina, od naszych stron całkiem inna, a zamieszkują te krainy ptaki o nas też całkiem inne. U nas żyją strusie, papuszki, a tam wróble i jemiołuszki. U nas kolibry i rajskie ptaki, a tam kosy, ściekły i szpaki. Na stukany, tam kormorany. Korm! Orany! Wesnęła kakadu głośno. I w ogóle palmy tam nie rosną, tylko całkiem inne drzewa. I zupełnie inaczej tam się śpiewa. Ta kraina nazywa się las. I raz jest zielona, a raz czerwono, złoto-brązowa. A gdy przychodzi pora zimowa, wszystko przykrywa biały puszek, co leci smól jak z poduszek. Nie ma wtedy much i pędraków. Taka ziemia jest okropna dla ptaków. A gdyby tak do tego lasu wysłać poczną część naszych zapasów, zawołał Flamik, a Tuka przytyknął. Tuk, tuk, zróbmy to chociażby jutro. I nazajutrz paczka była gotowa. I tak sekretarz pięknie ją zaadresował. I co się dalej z nią stało? Nie wiem. Lecz pod szkolnym oknem na drzewie widziałam karnik pełen przysmaków. Może przyszły pocztą od ptaków z dalekich ciepłych krajów? A może polskie dzieci tak dają o ptaki? Każdy swoją rolę pamięta? No to kurtyna. Ewka zaczyna. Czy tu mieszka pan świerszcz? Tak, to ja. A pani w jakiej sprawie? Czy to pan tak pięknie gra latem w trawie, a zimą za kominem? Owszem, gram, ale nie sam. Zimą gram w duecie z synem. A w lecie? Gram w kwartecie, wróbelki ćwierkają. Ach, cóż to bywa za koncert. Tralala, cyku cyku, pitu pitu. Czasem słowik da parę słówek, zawstruje mu któraś słówek. A szpak? Cóż, to bardzo zdolny ptak i ma słuch, ale nie ma głosu. A kof? Błagam, nie kusimy losu. Widzi pani, miałem kiedyś brata, uroczego, młodego świerszczyka, przy tym bardzo zdolnego muzyka. Dawał koncert zeszłego lata, tam gdzie schodzą się dwie polany. I co? Został wygwizdany, bezlitośnie! Kos? A któżby? Siadł sobie na sośnie i gwizdał na cały głos. A brat? Zbladł. Potem skrzypkę na ziemię rzucił. Poszedł w świat i już nigdy nie wrócił. Nie wiem więc, czy mam brata, czy go nie mam. I dlatego napisałem poemat muzyczny, prześliczny, to najlepsze z moich partykut. Tytuł? I jeszcze ci kosię zagram na nosie. Kalina Jerzykowska, podwórkowa rozmowa. Już niewiele jest takich podwórek, choć marzy o nich niejedno dziecko. Żeby był trzepak i rząd komórek, a po środku kasztan z ławeczką. No i to najważniejsze. Murek, na którym pod wieczór się siada, i gada się, gada się, gada. Wczoraj pierwszy odezwał się Jasiek. Wiecie co? W naszej klasie jest ostatnio tak łyso i nudno, jakby była wyspą bezludną. Daniel aż się zakrztusił irysem. Bezludne wyspy wcale nie są łyse. Jest tam pełno drzew i zwierzyny. No, przytaknęły dziewczyny. Ale zaraz dodały z żalem. Ale sklepów nie ma tam wcale. I co z tego? Oburzył się Bartek.
Taka wyspa to prawdziwy supermarket. Towar świeżutki, pachnie, piszczy, mruga. Tylko ta sama obsługa. Jęknął Jurek i skoczył na murek. Sam upoluj, oskup, ściągnij skórę. I żadnych przetworów, jęknęła Honorata. Myślę o dżemach i marynatach. A do pieczeni z gieparda przydałaby się musztarda. Obruszył się Jasiek. Pleciesz! Jak ty tam pieczeń upieczesz? Zwyczajnie, nad ogniskiem. Z dwóch kamyków wykrzesią iskrę. A najpierw pójdziesz na polowanko? Zaśmiał się Bartek. Z łukiem czy z procą? Na to Agata. Polować? Po co? Ja mogę być wegetarianką. Jeść owoce, korzonki, ziarenka. Gorzej, jak mi się zniszczy sukienka. Daniel przerwał jej. Bez obawy, zrobisz sobie spódniczkę z trawy. I podsumował. Wiecie, co ja myślę? Że na takiej bezludnej wyspie to tak się trzeba natrudzić, że w ogóle nie ma się kiedy nudzić.